Jazgot to pierwszy kryminalny serial audio, który pokazuje finansowe oszustwa, psychologiczne triki, manipulacje z gwarantowanym megazyskiem bez ryzyka, ludzkie marzenia i słabości. Serial audio Jazgot obnaża oszustwa na fałszywą inwestycję. Sześcioodcinkowa opowieść ujawnia prawdziwe historie ludzi, którzy wpadli w machinę manipulatorów kuszących perspektywą szybkiego zysku z inwestycji. Kłamcy pokazują w internecie rajskie życie, namawiają do powierzenia im swoich oszczędności, żeby je zwielokrotnić w parę dni. To świetnie udźwiękowiony kryminał napisany specjalnie przez nagradzanego m.in. paszportem polityki Łukasza Orbitowskiego. Zresztą posłuchajcie mojej rozmowy z autorem. Dużo skryptów wywalasz do kosza? Słuchaj, rozmawiasz z człowiekiem, który skasował <laughs> powieść na milion znaków. Milion, milion znaków. Wywaliłeś... Poszło w cholerę, bo nie było, słuchaj, dość dobre. A jak to jest... powiedział? Słuchaj, najgorsze jest to, że powiedziała mi to moja ukochana redaktorka Joasia Mika. Wysłała mi takiego długiego na cztery e-maila, w którym tłumaczyła, dlaczego książka nie wyszła. I im bardziej usiłowałem polemizować z tym mailem, tym lepiej i głębiej rozumiałem, że Joasia ma rację. To nie był jakiś taki szczególnie udany dzień w moim życiu, muszę ci powiedzieć. Ale bywało... na razie nie... jedyny, tak? Nie, 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 ja mam więcej skasowanych tekstów, ale wiesz, ja mam coś takiego, że ja pracuję do skutku, to znaczy tę powieść napisałem raz jeszcze, ukazała się pod tytułem Chodź ze mną i spodobała się czytelnikom. Po prostu, widzisz, ja jestem przypadkiem autora niezwykłej pracowitości, który ocenia swój talent jako umiarkowany, ale ambicje ma ogromne. W związku z tym, żeby pisać teksty, które zadowoliłyby moje popieprzone ego, muszę się bardzo, bardzo napiąć i namęczyć Dokościć. A to jest tak, że... I teraz rozkładamy uwaga autora na czynniki pierwsze, bo ego jest ważne, prawda? Wiele tak. osób myśli sobie, że ego jest złe i ono... No wiadomo, że jak jest przesadne i zajmuje więcej miejsca na scenie niż bohater, to jest źle, ale ono pomaga, myślę, autorom czy w ogóle publicznym osobom do tego, żeby zrobić tą robotę, którą mają zrobić. Nie? Znaczy, wiesz co, przede wszystkim ono wyżywa się w książkach, w związku z tym może jestem mniej potworny dla innych. Więc może dzięki temu, że piszę książki, jestem trochę lepszy dla świata. Ale wiesz, powiedz coś ważniejszego. Kiedyś byłem pisarzem, który próbował się wywnętrzać w swoich powieściach, w swoich opowiadaniach i terapeutyzować się przez nie. Się, czyli Siem. ty się Tak, to jest najgorszy, to jest najgorszy okay. pomysł czyli na świecie. Ja... Tak, 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 tak. Oczywiście z jakąś tam maską, no, ale no, no, jednak. No. Ale to jest najgorszy pomysł na świecie. Jak ktoś się ma terapeutyzować, to jak nie pisze książek, to idzie na terapię. To naprawdę szybciej pójdzie. Poczekaj, ale ktoś czytał, nie? Tak, ktoś czytał. Może ale, się terapeutyzował ale, z tobą. Ale rany boskie, <laughs> tylko nie to. Ja nie chcę takiej odpowiedzialności. A potem, wiesz, przyszła mi do głowy dziwna myśl. Na w świecie jest 8 miliardów ludzi, jak mm. nie więcej. Dlaczego mam pisać tylko o Dlaczego mam pisać o orbitowskim? Skoro mogę znaleźć innych bohaterów albo w świecie, albo wydobyć ich z własnej głowy i to jest właśnie zabawa z pisaniem, że z jednej strony napędza, jest napędzana przez ego, a z drugiej ego trzeba stłamsić, schować. A to jest jakiś rodzaj dojrzałości w tym przy, całym przy... twórczym, że tak powiem, rozwoju. Dochodzisz do momentu, w którym, przepraszam, że go tu wprowadzę do studia, ale chyba Czesław Miłosz kiedyś powiedział, że najłatwiej w sumie jest pisać: Ja Czesław Miłosz przeżyłem, ja Jarosław Kuźnia zrobiłem, mm, tak. ja Łukasz Orbitowski, ale Uzik, wiesz, kogo to obchodzi, tak, co ty? Tak, poza tym dlaczego ma nam być łatwo. I rzecz ważniejsza, ile my możemy przeżyć. Liczba naszych doświadczeń jest skończona, jeżeli no. był na przykład Albo żołnierzem, albo szpiegiem, albo nurkiem, albo nie wiem, albo traserem lwów. I mógłbym wtedy napisać książkę o byciu traserem lwów, i to mm. byłoby ekscytujące, ale moje życie ekscytujące jest w ramach przebywania we własnej głowie, a nie w tym, co mnie spotyka na zewnątrz. A większość rzeczy, które nawet bywają ekscytujące, nie nadaje się do książek, bo dotykają innych i mogłyby ich zranić lub. Ośpieszyć, więc jestem tym nudnym pisarzem, który wymyśla bohaterów, wymyśla fabuły i stara się <laughs> nie, to... to jakoś ciągnąć. Powiem Ci, Łukasz dobrze zabrzmiało, jestem nudnym autorem, więc od razu wszyscy zaczynają słuchać bardziej i czytać jeszcze dłuższe teksty. <laughs> Powiedz, czekasz na wenę? Czy ty ją prowokujesz do tego, żeby przyszła? Czy w ogóle to nie jest Twój problem? Piszesz, bo piszesz. Słuchaj, gdybym czekał na wenę, to bym nie pisał, ponieważ wena przychodzi, ale przychodzi rzadko. Znam momenty natchnienia, i jest to przypuszczalnie najpiękniejsze doświadczenie, jakie przeżyłem w życiu. Tylko uczucie ekstatycznej miłości, miłości nastoletniej daje się z tym Natchnienie ma rzeczywiście cechy iluminacji. Spada na ciebie kula jasnego no światła. No tak, ale ktoś ją tak. prowokuje, nie? bo e, mówi się o słuchaj, tym. Że... Mi tak zwane natchnienie przychodzi w najprostszych momentach, przy sprzątaniu. W autobusie, gdy idę przez miasto, temu nie towarzyszy żadna niezwykła okoliczność, ale przypominam się, że Pawła Starsu też Pan Bóg trafił, jak jechał na jakimś wielbłądzie do jakiegoś Damaszku, przez Damaszku. Nic wielkiego nie robił. Był to zwykły dzień tego chłopa. Tylko to się zaczęło raz na rok, raz na dwa lata i dużo i mało. A potem trzeba to mozolnie opracowywać. I wiesz, i ja przecież schowałbym, gdybym Ci powiedział, że ja codziennie rano z radością zasiadam do pisania. Nie, mi się tego nie chce robić. No, ale to Twój zawód. Nie? To jest no, mój tak. zawód, a ponieważ nie potrafię nic innego, to, to no nie chcę tak. umrzeć z głodu, nie chcę, żeby moi bliscy z głodu I siedzę i piszę. Dobrze piszesz? Myślę, że tak. Myślę, że jestem jeden z lepszych pisarzy w Polsce. Oczywiście ja to... nie najlepszym, ale bardzo dobrym. Tak. A czego brakuje do tego, żebyś sam o sobie powiedział: Słuchajcie, to jest naprawdę całkiem, całkiem niezłe. Ale ja napisałem parę niezłych książek. Naprawdę. Napisałem już parę słabych, bo pisanie książek jest bardzo trudne. Mm. Zupełnie szczerze, uważam, że. Moje książki są lepsze od 90% książek, jakie ukazują się w Polsce piórem polskich autorów. Oczywiście boli mnie bardziej te 10%. <laughs> Wiesz, to jest też życie, nie? Że zawsze widzimy cudze plecy. Ja staram się znać swoją wartość i nie wpadać w megalomanię. A powiedz, co to znaczy dobra książka? Ta, która się dobrze czyta? Ta, która się dobrze sprzedaje? Ta, która sprawia, że tłumy przechodzą po autograf? Co to znaczy? To jest bardzo trudne pytanie. Mi się wydaje, że dobra książka to jest taka, która jest jak szrek, czyli ma warstwy. Mhm. I pierwszą taką warstwą jest poczytność. Czyli to, że po prostu masz fabułę, masz język, że chce ci się to czytać. Ja jestem wielkim przeciwnikiem nudnych książek. Nie po to czytamy książki, żeby się męczyć. Drugą warstwą to jest, wiesz, warsta emocjonalna, że rozpoznajesz swoje uczucia, swoje przeżycia w tym, co czytasz, prawda? I jest jeszcze trzecia i czwarta warstwa. Przy czym czwarta warstwa to jest ten moment, kiedy książka wypowiada jakąś Szczególną dla siebie prawdę. Coś, co mi tutaj nazwać. Ale że tam jest jakaś treść, która jest mądra, głęboka i wyjątkowa tylko dla niej. A ta czwarta, najgłębsza warstwa to coś, co ma bardzo niewiele książek. To, wiesz, to jest jakieś coś, czego nie można nazwać. Jakieś poczucie prawdy, siły, piękna, coś, co się już nie ubiera w słowa. I naprawdę dobra książka ma te cztery warstwy. To ile książek Twoich ma te cztery warstwy? No, wiedziałem, że o to zapytasz. Nigdy nie jestem pewien czwarty, ale myślę, Bo, że. dlatego, że to jest tak trudne ale, do zdefiniowania. Ale, ale myślę, że. Przynajmniej dwie. Kiedy siadasz, to dla ciebie ważna jest Twoja historia, Twoi bohaterowie, czy czytelnik, który ma dzięki tej historii coś zmienić w swoim życiu, zabawić się, rozerwać. Ale najważniejsza jest opowieść. Z tym, że opowieść jest dla czytelnika. Ona ma mu się spodobać i ma ją przeżyć. Moim największym marzeniem i celem jako artysty jest dostarczenie czytelnikowi zajmującego przeżycia jedynego w swoim rodzaju. To znaczy, mi się marzy, żeby moje książki były. Absolutnie wyjątkowe, ale jednocześnie ja nie chcę czytelnika naprawić, zmienić, nauczyć czegoś. Od tego nie są książki. Ja jestem dostarczycielem przeżyć, a nie naprawiaczem, zmieniaczem ludzi. I mało tego. Ja bardzo tego ciężaru i tej odpowiedzialności nie chcę. Nie chcę dłubać ludziom w duszach i tam wsadzać, łapać te mechanizmy. Ale czy jesteś od tego, żeby postawić lustro przed nimi? To krzywe lustro czasem. Okay. Ale tak, tak. Wiesz, ja piszę o świecie, a my wszyscy w świecie żyjemy i. Może się zdarzyć, że ktoś wybierze akurat taką lekturę, jak moja książka, i przejrzy się w niej. Byłoby mi bardzo miło. Mam przed sobą skrypt odcinka numer dwa podcastu, słuchowiska, które przygotowaliśmy. To, co mi się podoba jako lektorowi tutaj, to to, że Twoje zdania są krótkie. To, że one pozwalają mi w tę historię wejść. Czy to jest też z perspektywy autora łatwiejsze? Budowanie historii właśnie w taki sposób, gdzie masz trzy, cztery słowa w jednym zdaniu i kolejne, i kolejne. Wiesz co, odpowiem nieskromnie, że wprost na odwrót. Nie ma nic trudniejszego niż pisanie w prosty sposób. No bo chodzi o, wiesz, kiedy byłem młodszy, wypróbowałem się strasznie wiele Długie słów. Zdanie. A teraz próbuję tę samą treść zawrzeć w paru, bo krótsze zdanie ma większą moc. Poza tym pisanie do słuchowiska... Do audio hmm. ma swoją własną specyfikę. Ale myślisz tym dźwiękiem kiedy tak, to Oczywiście. Piszesz? Oczywiście okay. i czytam na głos. Oczywiście czy to. Tak. Czyli co, telefon zadzwonił zaraz po ósmej. Oboje jeszcze spali. Piotrek usiadł na łóżku, sięgnął po telefon. Stacjonarny numer z polskim kierunkowym. Kto teraz takich używa? I sobie to w ten sposób. Trochę tak. Okay. Trochę tak, może nie, może nie aż tak lektorsko, tutaj kluczową rzeczą jest to, żeby był rytm i żeby ten rytm pociągnął. Słuchacza trochę jak piosenka, żeby coś w melodii tych zdań, w rytmice, sprawiło, że mu się tego po prostu dobrze słucha. Wiesz, ludzie słuchają słuchowisk z bardzo wielu powodów. Ale przypuszczam, że jednym z nich jest sam kojący rytm słowa i głosu. Hmm. A generalnie w tym projekcie chodziło o to, żeby on był zajmujący, i żeby się go po prostu miło i fajnie słuchało. Choć mówimy o kryminale. Nie? Natomiast zastanawiam się nad taką zabawą, skoro mówimy o dźwięku, bardzo intymnej formie bycia z treścią. Nie? Piotrek Zamilkł, zerknął na śpiącą kamilę i cicho wstał z łóżka. Przysłowie cicho już hmm. musi być nie? jakby jakieś wyobrażenie właśnie tej <laughs> sytuacji, w której hmm. oni są. Na bosaka przemknął przez mieszkanie i zamknął się w łazience, jeszcze wodę puścił, tak dla pewności. Szukasz takich słów, które właśnie dźwiękowo będą idealne? Oczywiście, one, że tak. tak? tak okay. Oczywiście, tutaj. że tak. Mam świadomość, że my tutaj cały czas pracujemy. Z dziękiem, choć oczywiście nie jestem w żaden sposób związany z reżyserią dźwięku, mm. ale byłoby dobrze. Tutaj mamy scenę, kiedy bohater lekko oszukuje żonę, musi z kimś pogadać przez telefon, puszcza tę wodę, mm. więc fajnie byłoby w samych słowach, w samej rytmice, w doborze brzmień zbudować taki niepokój, że tutaj coś niby fajny poranek i bo nie a Tutaj się zaraz coś niefajnego może zdarzyć, jakieś małe drajstwo. Mówimy o kryminałach. i cię to, że kryminały dzisiaj mają takie wzięcie? Chyba zawsze miały. Chyba zawsze miały ludzie, zawsze chcieli opowieści o złodziejach. Od czego zaczyna się historia ludzkości? Od kradzieży jabłka z drzewa. Zajumali Panu Bogu jabłuszko i to nasze nieszczęścia. A zaraz potem mamy równie piękną opowieść o Jablu. jabłku. Więc wątki kryminalne leżą u podstaw naszych mitów. Tam zawsze jest trup, tam zawsze jest jakiś gwałt kosmiczny, coś takiego. Przecież coś takiego jak nowoczesna powieść wybucha wraz z kryminałem. Mam tutaj na myśli chociażby rzeczy Conan Doyla czy opowiadanie Edgara Poe, to są początki nowoczesnej prozy. Mm. A teraz po prostu ludzie lubią czytać o zbrodniach i w jakiś sposób się relaksują w ten sposób. Szczególnie, jeżeli to są rzeczy prawdziwe, prawda? To znaczy, wiesz, że to się wydarzyło, ale masz to w postaci tutaj słuchowiska, czasami książki, czasami opowiadań, ale za tym stoi prawdziwa historia, gdzie ktoś poświęcił mnóstwo czasu na zebranie danych, na zebranie faktów, na połączenie tych kropek i czasami na dojście do odpowiedzi, nie wiem. Nie? Ale ta odpowiedź nie wiem, jest często najlepszy odpowiedzią, bo lepiej zostawić tajemnicę, niż dać banalną zagadkę. Powiem ci szczerze, że kiedy ja czytam kryminały, to nigdy nie zwracam uwagi, w ogóle, kto to zabił. Tak naprawdę mnie to zupełnie nie interesuje, ale lubiłem, wiesz, skandynawskich autorów, nie. którzy po prostu pisali powieści obyczajowe, dodając tam jakieś morderstwo jakiegoś trupa, po to, żeby to sprzedać jako kryminał. A tak naprawdę, wiesz, dobra książka gatunkowa jest po części literaturą piękną, czyli ma. Bohaterów, ma jakieś sytuacje rodzajowe, ma to, czym się cechuje prawdziwa literatura. Piotrek poprosił o godzinę na zastanowienie się. Wiesz, że ja nie jak ja siebie słucham, prawda? Podjął natychmiast. Wiesz, bo to jest to, co wydaje mi się a to jest dużą intrygą, to znaczy takie pisanie, szczególnie jak wiemy, że to jest seria, czyli mamy sześć odcinków, czasem więcej, że ta końcówka, to ostatnie zdanie to ma być moment, w którym ty myślisz sobie, kolejne pół godziny mi odleciało. To był ostatni odcinek, który go dzisiaj słucham, ale nie. Cholera. Tak. Idę no, po kolei. No, no bo przecież tak jest trochę z książką, żeby nie odłożyć po skończeniu rozdziału, tylko żeby czytelnik. Brnął w nią hmm. dalej. Każdy artysta jest po części manipulatorem i no. ja manipuluję czytelnikiem, manipuluję tutaj słuchaczem, ale manipuluję w dobrej wierze. Ten tekst, o którym rozmawiamy, ma trochę pouczyć, ale ma przede wszystkim, wiesz, sprawiać radość, czystą frajdę Słuchania, przebywania ze słowem, z dziękiem, z bohaterami. Chodź też ostrzegać w tym przypadku i zastanawiam się, czy jeżeli wiesz, że tak, to jest prawdziwa historia, choć dostajesz bardzo krótki brief, masz ją zamienić na sześć odcinków, które trwają po 20 minut, więc to już jest wyzwanie. A to jest właśnie wspaniałe, bo ja jestem bardzo dziwnym typem pisarza. Ja bardzo lubię ograniczenia, bo zdaję sobie sprawę że gdybym mnie tak, wiesz, wypuścić całkiem na swobodę, to ja bym zaczął pisać coś w rodzaju, powieści powieści życia, która by miała 12 tomów, 500 bohaterów, wiesz, napisałbym dużo gorszą wojny i pokój. W 40 tomach. Bardzo lubię, kiedy umawiam się na jakiś projekt, kiedy od razu wiem, jakie są ramy objętościowe, jaki ma być mniej więcej nastrój tego. Mhm. Ja się dobrze czuję, kiedy ktoś mi trochę... Czyli ktoś cię wyrwie, dostroi. Wiesz, wyrwie, okay. wyrwie lotki. Powiem ci, że nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. Mogę być jest to trochę niesamodzielnym. Super, w tym znaczeniu, bo rzeczywiście tak. te ramy czasowe, ale też ramy rytmu historii są skrajnie ważne. Natomiast puenta jest w twojej głowie przez cały czas pisania danej sceny, czy danego rozdziału, czy danego odcinka w tym przypadku. Czy ona pozwalasz jej przyjść w dobrym momencie, ale ona nie jest dla ciebie kotwicą? Słuchaj, zawsze pisze z konspektem. Zawsze. Czyli najpierw konspekt. Tak, najpierw okay. konspekt i może mogłeś mieć wgląd w ten konspekt, który towarzyszył mm. tej pracy, ale gdybyś zerknął konspekty moich powieści, to byś miał wrażenie obserwowania z ekstraktem z umysłu szaleńca. Ale to masz taki x-paint porozrysowywany? No, wiesz to ja, tak? ja pracuję w specjalnym programie dla pisarzy, to się nazywa Scrivener. Jeżeli ktoś chce pisać teksty większe niż notatka na Facebooka, to szczerze polecam. I tam mam wiesz, takie grafy, rozgałęziające się katalogi, tam mapki, nagrania, notatki, ścinki z sieci. I gdybyś w to wejrzał to po pierwsze, stwierdziłbyś, że trzeba mi natychmiast zawinąć w kaftan, a po drugie, nikt inny tego nie nie zrozumie poza mną, ale dopiero kiedy mam wszystko przygotowane, Mogę usiąść do właściwej pracy, ponieważ moim naturalnym żywiołem jest chaos. W związku z tym ja muszę sam siebie okiełznać i stąd też ta miłość do tych ograniczeń, o których ci mówią wcześniej. Uczesany orbitowski. Tak, tak, tak jest. <gry> no ale jeśli to pomaga, to rzeczywiście jest to ważne. Czy ważne jest dla ciebie też to, jakie jest przesłanie danej historii, którą się zajmujesz? Czy w ogóle ono ci towarzyszy, to znaczy, wiesz, że powinno być jakieś albo wiesz, że ten twój czytelnik powinien wyjść z jakąś konkretną misją, myślą czy uwagą? Słuchaj, odpowiem coś strasznego. To, co może się nie zgrywać z tym, na czym pracowaliśmy? Nie, nigdy. Mhm. Ja tworzę bohaterów. Pakuje i w kłopoty literatura, w ogóle opowieść polega na tym, że mamy bohatera, którego spotykają kłopoty. Jeżeli bohater nie ma kłopotów, to, to nie ma zajmującej Nie, historii. Harlekiny, przepraszam, też się nieźle toczy. Tak, ale harlekin zawsze ma, ale już zwrócić uwagę, że nawet w Harlekinie masz jakąś zawsze przeszkodę dla miłości. Dla miłości no tak. I Raczej. to jest ten kłopot, prawda? I zresztą ja nie wiem, czy w ogóle z jakiegoś punktu widzenia nie ma większego kłopotu niż, niż miłość. miłość. Nie? To jest, jest piękna, ale kłopotliwa. I nawet ja, w tym naszym wydaniu tak, też. Tak, prawda. I ja się nawet staram robić coś przeciwnego. Czyli gdy miałaby wyjść z książki jakaś ostrzejsza teza, to robię wszystko, aby jednak nie padła. Tworzę opowieść, a czytelnik z tego coś wywnioskuje. I, wiesz, i to jest ta trzecia warstwa, o której Nie ci stawiasz mówię. kropki, tak? Dajesz nie mu stawiam szansę kropki, na to, żeby sam bo, miał swój wniosek. Bo wiesz, bo wbrew temu, co się mówi, ludzie nie są głupi, nie można ich traktować jak głupków. A jeżeli czytelnik zorientuje się, że go się traktuje jak idiot, i mu się wkłada myśli no tak. do głowy, no to. Nie będzie zadowolony z lektury. Mówiliśmy o miłości. Mam takie pytanie, które mnie korci i ja lubię je zawsze stawiać muzykom, czy w ogóle twórcom. Masz tak, że im większy kryzys, im większe przeszkody też w prywatnym życiu jako twórcy, im więcej zła, bólu, cierpienia dookoła, smutku dookoła, tym łatwiej się pisze? Uważam, że to jest absolutnie, i całkowita nieprawda. No. Czyli szczęśliwy Orbitowski pisze lepiej. Jest to zupełnie niezależne od stanu emocjonalnego. Od stanu, znaczy trochę jest, ale książka nie zależy tylko od stanu emocjonalnego, tylko od pomysłu, od wykonania no tak. od danych, od, od, tego były, od tego drzewka. Napisałem na przykład taką książkę, która się nazywa Inna Dusza, która się bardzo podobała. I opisałem w absolutnej ciemności, w absolutnym mroku swojego życia. Wszystko mi przepadło. Nie miałem nic. A drugą książka, która się bardzo podobała, był kult, który pisałem na takim, wiesz, fajnym uniesieniu. Byłem <laughs> dla odmiany na swoim szczycie i się czułem z tym po prostu, wiesz, po prostu wspaniale. I tutaj nie ma. Nie ma to żadnego odniesienia, i ja bym radził wszystkim twórcom, żeby się specjalnie nie próbowali smucić, bo. Dobre, dobre, dobre. Powiedziałeś, że nie lubisz, jak słyszysz to, co napisałeś, więc już nie będę czytał, ale zastanawiam się, czy masz tak, że tworzysz postać jedną, drugą, trzecią i się do którejś przywiązujesz, czy nie możesz? Słuchaj, ja chyba zajmuję się rozbijaniem twoich wyobrażeń o pisarstwie. Ja się nie przywiązuję do postaci, bo one nie istnieją. Rozumiesz mnie? Ja je zmyślam. I nie mam czegoś takiego, że myślę o nich jako o prawdziwych ludziach. Ja jestem jak władca marionetek. Ja wiem, że to są lalki, że to są drewniane pudełka, pomalowane budzie, że to wszystko jest absolutnie martwe. Ale muszę operować tymi. Laleczkami i marionetkami w ten sposób, żeby te oglądając przedstawienie Kukiełkowe przejął się ich losem i myślał o nich jako ludziach. Jeszcze raz, ja to był każdym czytelnikiem manipuluję w dobrej wierze i budowanie bohatera jest częścią tej manipulacji. Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Dziękuję tobie również. Partnerem serialu jest Mbank. Wierzę, że to dla Was dobra propozycja. Napiszcie w komentarzach na Apple Podcast i Spotify. Dodajcie do ulubionych i podzielcie się linkiem z przyjaciółmi.